sposób gmina będzie realizowała wydatki? Jest dziura legislacyjna i nikt nie umie na to odpowiedzieć na chwilę obecną. Proszę panie burmistrzu. Wszyscy mówimy o RIO. Oczywiście domyślamy się, że w tym momencie RIO nam narzuci tylko jakby wykonywanie bieżących. No bo nie ma tego, ale pewnie tak będzie, bo wiem, że w innych gminach, gdzie sytuacja jest też taka, gdzie wójtowie mają mniejsze, to potem to tak się odbywa, że budżet jest rozpalony i RIO jakby nadzoruje wykonanie tego bezpośredniego budżetu. Bez remontów, bez inwestycji, bez budów, tylko te, które musimy dokończyć i realizować w związku z umową. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Nawet gdyby nie chodziło o RIO i o wskaźnik. Przecież to jest też dużo zarządzany finansami gminy. To przecież jeżeli bankowcy twierdzą, że to jest no, nawet prywatne, ludzie powinni brać teraz kredyty, żeby obniżyć sobie swoje stopy oprocentowania, to w ogóle nie rozumiem tego. To jest, dla mnie to jest ewidentne, jeżeli nie zagłosujemy, to działanie na szkodę. Bo my nie bierzemy złotówki więcej, tylko spłacamy te 6 kredytów. Jest operacja na długo, a my nie dobieramy żadnych pieniędzy. Czyli jeżeli poprawiają się wskaźniki, a mamy taką możliwość, to każdy zrobi. Mówię, wczoraj była tam pełna sala wójtów, burmistrzów, prezydentów i wszyscy to robią, nawet ci, którzy mają dobre wskaźniki. Każdy narodowi, bo mówi, że to jest po prostu interes nas na miasta czy gminy. Także musimy też na to spojrzeć. Przechodzimy do odczytania projektu uchwały. Proszę. Uchwała Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C, artykułu 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 89 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Choczewo uchwala co następuje. Paragraf 1. Gmina Choczewo zaciąga w roku budżetowym 2014 kredyt konsolidacyjny długoterminowy w wysokości łącznej 6 271 150 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach. Kwota 54 200 zł w Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowie. Kwota 600 tysięcy złotych w Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowie. Kwota 659 tysięcy 700 złotych w Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowie. Kwota 2 miliony 45 tysięcy złotych w Banku Millennium S.A. w Warszawie. Kwota 2 miliony 133 tysiące złotych w Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowie. Kwota 779 250 zł w Kaszubskim Banku Spółdzielczym Wejherowie. Kredyt ten nie wpłynie bezpośrednio na konto gminy Choczewo, bowiem bank udzielający dokona bezpośrednio spłat zobowiązań na konto wskazanych wyżej banku. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia. Paragraf 2 punkt 1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w paragrafie 1, będą wpływy z dochodów własnych. Punkt 2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2025. Punkt 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy Choczewo i udziela pełnomocnictwa do podjęcia czynności formalno-prawnych związanych z zawarciem umowy o kredyt bankowy w imieniu i na rzecz gminy Choczewo. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Choczewo. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie do podjęcia i do ogłoszenia. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. 13. Pan Radny Miesiański odwrócił zalew. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Skandal. 6. Tak, dziękuję. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Skandal, proszę Państwa. 6. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę. 1. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta z powodu braku wymaganej większości głosów. Przechodzimy do porządku kolejnego.